Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć autora bardzo ciekawej książki, w zasadzie jedynej takiej książki, pana Tomasa Urbana, dziennikarza, publicysty, też pisarza. Pan Tomas Urban jest ponad 30 lat chyba związany z Polską, jak dobrze pamiętam. Wieloletni korespondent i w Polsce, i w Hiszpanii, z Süddeutsche Zeitung. I autor, proszę Państwa, no, fantastycznej książki. Katyń, zbrodnia i walka propagandowa wielkich mocarstw. Wydawnictwo Bellona. Pokażę, jak to jest gruba książka, ale też znakomicie napisana. Zresztą zaraz ją postawię. Państwo też zobaczycie skan okładki. Zaraz za mną na plaźmie. I o tym aspekcie chcę z Panem porozmawiać. Książka ukazała się w 2020 roku w Polsce, ale ukazała się wcześniej w Niemczech. Dla niemieckiego odbiorcy była napisana. I to jest jej, proszę Państwa, też ogromny walor, jak się czyta to tłumaczenie, które właśnie prezentuję Państwu, dlatego że pan Tomas przeprowadza też całą opowieść o polskiej historii, no bo było to konieczne dla niemieckiego odbiorcy, niemieckiego czytelnika, ale przez to jeszcze raz jak gdyby czytelnik przebija się przez to, co niby wie, ale to jest taka właśnie bardzo dobra klarowność wywodu, jasność wywodu tej historii, zwłaszcza polsko-sowieckiej po 17 września 1939 roku i te wszystkie kulisy ówczesnej polityki i niemieckiej, nazistowskiej i sowieckiej. Ja tylko jeszcze pokażę książkę pana profesora Tadeusza Wolszy, Dotyk Katynia z 2018 roku, bo to jest bardzo podobna tematyka, ale pan Tomas Urban inne aspekty badał, przede wszystkim archiwa amerykańskie i te odkrycia amerykańskie są nieprawdopodobne w tej książce, ale nie tylko. I zaraz przejdziemy oczywiście do rozmowy, tylko jeszcze chcę Państwu pokazać bardzo dobrą książkę pani Jolanty Adamskiej o tematyce oczywiście dotyczącej Katynia, Las Katyński w latach 1940-43. Wydawało się, że ona się ukazała całkiem niedawno, w ubiegłym roku. Wydawało się, że niewiele już może napisać o Katyniu, że to jest temat tak zbadany doskonale, a jednak nie. A jednak można pisać naprawdę fantastyczną, ciekawą książkę. Zresztą autorka odwołuje się też do książki Tomasa Urbana i wielokrotnie ustalenia pana Tomasa Urbana cytuje i do nich się odwołuje. I ta rzecz będzie do nas wracała. To są trzy tomy: Mord w Lesie Katyńskim, Przesłuchania z Komisji Madena. Fundamentalna praca. Fundamentalna praca do zrozumienia tego, co wiedzieli Amerykanie i co wiedział Zachód. Chyba się tutaj tak, zgodzimy, absolutnie. Prawda? To też jest książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Jak i książka pani Jolanty. To tak tytułem wstępu. Ale też pan Tomas Urban przyniósł dużo ciekawych publikacji. Będziemy o nich też rozmawiali. Ale chcę zacząć tutaj od tego wydania niemieckiego, pierwotnego, które pan napisał dla czytelnika niemieckiego. Proszę bardzo. To jest książka wydawnictwa Beck. Dla odbiorcy niemieckiego. W którym roku pan napisał książkę? W 2015 roku, to było z okazji 75. rocznicy. I to było dla mnie no, praca rutynowa. Ja już wcześniej opublikowałem parę książek u Becka. Oni wiedzieli, jak ja piszę. Więc oni mnie zapytali, czy mogę pisać, czy istnieje dobra książka w języku niemieckim o aktualnym stanie wiedzy na temat Katynia. Mówię, że nie, bo ostatnia ważna publikacja to była książka Józefa Mackiewicza, więc to była napisana ostatnia wersja w początku lat 80. Zresztą wiele lat mieszkał w Monachium. Tak, tak. Ja zresztą jako młody dziennikarz robiłem wywiad z nim jeszcze. O, to tego nie wiedziałem. Tak, tak. Ale nie na temat Katynia, na temat sytuacji emigracji w Polsce, Solidarności i tak dalej. Więc ja mówiłem tak, mnie dali tylko 4 miesięcy, aby opisać książkę. Mnie udało się, bo ja miałem dużą bibliotekę na temat Katynia
w swojej bibliotece z prostej przyczyny, że brat dziadka mojej żony, moja żona jest Polką, brat dziadka, on był oficerem policji i zginął. On jest pośród ofiar, nie w Katyniu, on był, on został zastrzelony przez NKWD w Kalininie. Ale przez to ja znałem ten, miałem ogromną bibliotekę, więc byłem przygotowany na ten temat. Oprócz tego jako młody korespondent, kiedy ja byłem w Warszawie, przyjechałem do Warszawy pierwszy raz w 1988 roku. W listopadzie 1989 roku była historyczna podróż premiera Mazowieckiego do Smolenska i do Lasu Katyńskiego. I ja byłem w delegacji polskiej właśnie przy tej okazji, bo bardzo zimno, było minus 17 stopni i nieoczekiwanie dla całej delegacji ksiądz, który był w delegacji Mazowieckiego, zaczynał czytać mszę. I było tak zimno, wszyscy stali tam. Większość członków delegacji polskiej byli z kręgów Solidarności. Oni pierwszy raz byli w Rosji i nie byli przygotowani na to, że trzeba dobrze ubrać się, było strasznie zimno. Było tak zimno, że podczas mszy woda w kielichu zamroziła od razu, ale ksiądz był przygotowany, dolał parę kopelek wódki. Pan jeszcze miał okazję poznać kapelana rodzin katyńskich. Tak. Ja poznałem jeszcze księdza Stefana Niedziałaka, który został zamordowany przez SB, jak my wiemy dzisiaj, parę tygodni przed Okrągłym Stołem. Właśnie o tym rozmawiałem też o Katyniu i on mnie opisał, że on jako młody ksiądz podczas wojny był kurierem między arcybiskupem krakowskim za Piechą i delegatą rządu uchodźstwa w Warszawie, aby informować ich nawzajem, jaki jest stan rzeczy na temat Katynia w 1943-1944 roku. Czyli ta historia dla pana Katynia zaczęła się dobrych ponad 30 lat temu. Nawet więcej, ja nie piszę o tym w książce, ale to jest teraz relacja mojej rodziny. Mój ojciec był w Wehrmachcie. On był w artylerii, też był w Rosji i on był niedaleko od Smolenska w 1943 roku. On był pośród tych paręset albo parę tysięcy żołnierzy niemieckich, którzy byli prowadzeni do Lasu Katyńskiego, aby im pokazać tych zamordowanych oficerów. Idea propagandy niemieckiej było, trzeba podnieść ich duch bojowy, trzeba im tłumaczyć, wy macie walczyć do końca z bolszewikami, inaczej czeka na was ten sam los. Więc mój ojciec był pod strasznym wrażeniem. Kiedy książka Mackiewicza była wydana po niemiecku, to u nas było, więc ja miałem 15 lat, to ja przeczytałem tę książkę i zawsze miałem już w tym wieku, wiedziałem, co to jest Katyn. Czyli historia jeszcze rodzinna, czyli od wczesnej młodości pan doskonale wiedział. A od kiedy pan badawczo się zainteresował tematem? Że stwierdził pan, że muszę usiąść, zebrać to, co wiem, to, co jest rozproszone i napisać o tym książkę? No to po prostu było tak, kiedy ja dostałem ofertę od wydawnictwa Beck. Ja zawsze miałem, też byłem konfrontowany z tym tematem, kiedy ja byłem korespondentem. Ja w czasie Jelcina przez 5 lat byłem szefem biura w Moskwie i to też wtedy był tematem oczywiście od strony rosyjskiej. Ja rozmawiałem też z historykami rosyjskimi, więc, ale to byli moje publikacje, no to byli publikacje dziennikarskie. To nie studiowałem, analizowałem szczególnie źródeł. Ja to robiłem dopiero, kiedy przygotowałem wydanie niemieckie. Kilka dni temu, jak przed naszym spotkaniem rozmawiałem właśnie z panem profesorem Walszą, wspomnieliśmy pana, mówiłem o tym, że będę z panem rozmawiał. Bardzo chwalił pana książkę i no właśnie. I
i powiedział, że porusza pan te aspekty, których nikt wcześniej nie poruszył. Przede wszystkim też sprawy, jak amerykańscy dziennikarze, w ogóle jak Amerykanie zapatrywali się na sprawę Katynia. I to też było w zasadzie przypadek, bo niemiecka wersja, jak widać, to jest mała książka i tam dla czytelników polskich w zasadzie nie ma nic nowego, oprócz dwóch aspektów, co ja znalazłem dopiero parę dni przed zakończeniem rękopisu. Ja musiałem przesłać ten cały tekst do Monachium i parę dni przed końcem redakcji znalazłem w rosyjskim blogu po rosyjsku informację, że sprawa katyńska została zamknięta czy załatwiona w kulisach procesu nurnbergskiego przez oficera, który był przyjacielem Stauffenberga. Pierwszy raz słyszę o tym. Nie ma nic o tym w wszystkich publikacjach polskich. I blog oczywiście nie może być źródłem, ale w blogach często są informacje, gdzie, w którym kierunku trzeba szukać. I akurat jest tak, że ja bardzo interesowałem się tematem zamachu na Hitlera na Wielkim Szancu, bo ja urodziłem się dokładnie 10 lat później. Więc to był zamach, słynny zamach 20 lipca 1944 roku. I miałem, kiedy byłem młodym człowiekiem, zbierałem te książki, więc baczyłem, kto to może być, ten oficer. I znalazłem, faktycznie padłem na nazwisko Schlabrendorf. On dał informację, że on rozmawiał z Amerykanami, ale nie dał więcej informacji. Ja myślałem, no dobrze, to mnie nie wystarczy jako ważna informacja, co robić. Ja szedłem, no, szukałem w internecie, książka telefoniczna, digitalizowana, Schlabrendorf. Znalazłem, jest 7 Schlabrendorfów. Zadzwoniłem do pierwszego, adwokat Wiesbadenie. On mówi, tak, to był mój ojciec. Tak, wiem o tym, ale pan jest z prasy, my nie rozmawiamy z prasą. Mówi, no dobrze, szkoda, no, nie, no dobrze, no próbowałem, nie wyszło. Pół godziny później zadzwoni do mnie, mówi, ja googlowałem pana, widzę, że pan ma też poważne publikacje historyczne. Dobrze, ja, możemy rozmawiać. Więc on mnie włączy z swoim starszym bratem, który też jest adwokatem w Wiesbadenie i opiekuje się archiwem rodzinnym. Starszy brat najpierw mnie testował, co ja wiedziałem o ojcu, ale przez to, że ja miałem wspomnienia ojca w rękach parę dni wcześniej, to ja przeszedłem dobrze przez ten test i on mnie mówi, gdzie ja mam szukać. Bo ja miałem hipotezę, ja wiedziałem, że Schlabrendorf po wojnie, on przeżył, on w końcu wojny był w obozie koncentracyjnym, ale przeżył i po wojnie miał kontakt z Amerykanami. Ja myślałem, że on miał kontakt z szefem działu europejskiego służb amerykańskich OSS, to był późniejszy szef CIA Allen Dulles. I szukałem w materiałach Dallasa w internecie, bardzo dużo zdigitalizowane, ale tam były informacje, że byli spotkani, ale tam nie było nic o Katyniu. Ale syn Schlabrendorfa mnie powiedział, że on rozmawia z samym szefem OSS, słynnym generałem Donovanem. I pan ma szukać w Donovan Papers na temat Nürnberga. Ja to znalazłem w internecie. Oni leżą w bibliotece Cornell University w Stanach i miałem wielkie szczęście. Ja napisałem do nich i oni mnie opowiedzieli, ale pan ma szczęście, bo dopiero pół roku temu zdigitalizowaliśmy Nuremberg Papers of General Donovan. Ja musiałem zapłacić tam $15, żeby mieć Deutsche i znalazłem ten dokument Schlabrendorfa, napisany ręcznie po niemiecku. To można i... My to jeszcze państwu pokażemy oczywiście. I to jest raport niemieckiego oficera, przyjaciela Stauffenberga Schlabrendorfa na temat oskarżenie radzieckiego, między innymi tam jest ten punkt Katyn. I Schlabrendorf pisze, że nie, to my po stronie niemieckiej, oczywiście Niemcy popełnili bardzo dużo
zbrodni wojennych w Związku Radzieckim, ale Katyn to nie my. I on opisuje, że on wtedy był w sztabie niemieckim w Smolensku, on widział te wszystkie prace, rozmawiał z fachowcami, między innymi też z Polakami i doszedł do wniosku, że to byli Rosjanie. I jego analiza przekonała generała Donewena. Donewen napisał od razu raport wewnętrzny dla głównego oskarżyciela amerykańskiego Jacksona i Jackson zastopował w kulisach nürnbergskich ten punkt, sprawę katyńską. I tak się stało, że Katyn jako zbrodnia niemiecka było w oskarżeniu radzieckim, co prokurator radziecki przedstawił w początku procesu, ale w ostatniej decyzji sądowej już w ogóle nie ma mowy o Katyniu. No dobrze, to musimy się troszkę cofnąć w czasie, bo dochodzimy już do pana właśnie śledztwa dziennikarskiego, odsłaniania kulisów, które do tej pory, dopóki pan tego nie zbadał, nie były znane. Kwiecień 43 roku, marzec, kwiecień. Co znajdują żołnierze niemieccy w okolicy właśnie Katynia? No to było trochę wcześniej. Oni zaczynali te pierwsze próby, byli już w lutym 43 roku, tylko tam wtedy jeszcze był silny mróz, to oni czekali aż do wiosny, do marca i znaleźli oczywiście groby z zabitymi, rozstrzelanymi oficerami. Informacje, że tam są te groby, dostali od miejscowych Rosjan. Jeden albo dwóch Rosjan informowali Niemców. Oni pracowali w służbie cywilnej dla Wehrmachty. I jeden z nich potem dał do protokolu, że on przeczyta, bo Niemcy wydali gazety po rosyjsku w Smolensku. Tak jak Gadzinówki okupowane w Polsce, też mieli swoje gazety, no propagandowe. I tam był artykuł o szukaniu oficerów polskich i była hipoteza, że NKWD ich deportowało do Syberii. I ten Rosjanin mówi, jak to do Sybiry? Przecież oni leżą u nas w lesie. I on z tą informacją szedł do Niemców i Niemcy zaczynali otworzyć właśnie te groby w Lasie Katyńskim. I kiedy oni byli pewni w początku kwietnia, że to jest wielka sprawa, że to są groby masowe, parę tysięcy ludzi, to Goebbels sam decydował, że to będzie wielka kampania propagandowa. Ale pisze pan w swojej książce, że tak, po pierwsze oczywiście, że Goebbels wykorzystuje to jako pewną taką ofensywę propagandową, ale z drugiej strony już przez sam fakt, że Goebbels za tym stoi, potem to też licznym politykom, dziennikarzom służyło do tego, przede wszystkim Sowietom, do dyskredytowania całej akcji. Tak, to było właśnie to, Goebbels nie myślał. Goebbels w zasadzie był, no, jak wiadomo, nieuczciwym. On był przestępcą, ale on w swoim zawodzie on był bardzo dobry. I w tym punkcie... To widać też po dziennikach, wspomnieniach, które profesor Cezary Królok opracowywał w Polsce. One są pod wieloma względami poznawczo bardzo ciekawe, czasami wręcz bym powiedział zaskakujące i pokazują też, jak się trochę, jakby to można powiedzieć, jak się robi taki nowoczesny PR polityczny. Oczywiście. On był pierwszym tym wielkim PR-owcem w polityce i on przeliczył się, bo on powinien wiedzieć, jaką on ma straszną reputację za granicą. Oczywiście, bo przecież jak on może być wiarygodny. I on był na czele tej kampanii propagandowej, więc to był jego błąd w myśleniu. Ale niestety Polacy, żona uchodźców, oni w tym sensie zostali ofiarami
bardzo złej reputacji Goebbelsa. Bo to już był ten fakt, że sam Goebbels coś głosi, Goebbels zawsze kłamiał. Dlaczego on w tym kontekście nie miał kłamiać? To był pierwszy wielki błąd, w ogóle zasadniczy błąd. Dlaczego wersja niemiecka nie była skuteczna, szczególnie u aliantów zachodnich, bo o to chodziło. Goebbels chciał wbić klin pomiędzy aliantami, że jeżeli Amerykanie i Brytyjczycy rozumieją, że ich inny sojusznik, Związek Radziecki, zabił oficerów polskich i Polska przeciw też był w sojuszu przeciw Niemcom, że to jest wielki problem. Ale to posłanie Goebbelsa nie dotarło do celu. Nie było to. I drugi błąd w tym było, że główne posłanie przeszło od dwóch nazistów, bo niemiecki profesor Butz, profesor medycyny, patolog, który był szefem... Z Wrocławia. Z Wrocławia, który był szefem tej ekshumacji w Lesie Katyńskim. On był wysokim oficerem SS i rzecznikiem grupy lekarzy, którzy byli prowadzeni do Lasu Katyńskiego na zaproszenie Niemców. Rzecznik Węgier Orsosz też był nazistą i antysemitą. Więc Goebbels, Orsosz i Butz, to było jasne, że to jest całkiem niewiarygodne. I rząd polski na uchodźstwie miał bardzo klarowny obraz o kto jest sprawcą, że to jest NKWD. Ale Brytyjczycy na przykład mówili, no nie wiemy dokładnie. Wy macie taką hipotezę, a nasi eksperci nie wiedzą dokładnie. Ja nie zgadzam się z tą hipotezą, która jest bardzo popularna w literaturze polskiej, że Churchill albo Roosevelt świadomie kłamali w 1943 roku. Brytyjczycy opublikowali też swoje materiały katyńskie. Oni w latach 70. był historyk MSZ-u w Londynie, to oni mieli takie stanowisko, historyk ministerstwa. Butler, miał na imię Butler, napisał memorandum, który był opublikowany 10 lat temu mniej więcej, jest w internecie, gdzie on opisuje krok za krokiem wszystkie różne stanowisko, raporty wewnętrzne dyplomacji, służb brytyjskich. Byli ludzie, którzy mówili, że to ewidentnie, że to był NKWD, ale byli inni, którzy mówili, ale jest też dużo argumentów za to, że jednak to byli Niemcy. I więc Churchill decydował, Churchill nie miał wątpliwości na temat charakteru Stalina, w przeciwieństwie do Roosevelta. Roosevelt był naiwny, tak jak jeszcze gorzej niż teraz Niemcy wobec Putina byli na przykład. Oczywiście Hitler to był inny rozmiar niż Putin. Ale Churchill nie miał wątpliwości, że to byłoby możliwe, że to byli radzieccy NKWD. On nie ma wątpliwości na temat charakteru reżimu stalinowskiego, ale on mówi, nie mamy dowodów. Są też argumenty przeciw tej też, więc publicznie nic nie mówimy w tej sprawie. Więc w 1943 roku on nie mógł nic innego nie decydować. Więc ja myślę, że te zarzuty wobec Churchilla, patrząc, analizując sprawę katyńską, są niesprawiedliwe. A jeśli chodzi o Roosevelta, jak to wyglądało? Roosevelt był strasznie naiwny. Nie trzeba zapominać, przed wojną, szczególnie w lewicy amerykańskiej, bo taka fala entuzjazmu wobec nowego światu, który tworzy Związek Radziecki. Wybitni pisarze, Hemingway na przykład, był zafascynowany Związkiem Radzieckim. Później mu to przeszło. Bernard Shaw, wybitni intelektualiści mówili, to jest nadzieja dla ludzkości Związek Radziecki, co oni robią, co oni tworzą. I jeszcze oprócz tego kampania katyńska Niemców zaczynała parę tygodni po porażce Niemców w Stalingradzie. I po Stalingradzie Stalin był świętowany w prasie amerykańskiej, że Amerykanie rozumieli, że to jest
taki punkt, gdzie taki przewrotny punkt, że Niemcy teraz na pewno przegrają wojny i Stalin był bohaterem. On był na okładkach. Byli orędzie na temat Stalina, komentarze Stalin ratuje świat. Więc ten cały klimat, szczególnie w Stanach, my wiemy dzisiaj, że pośród doradców i wysokich urzędników w Białym Domu byli ludzie, którzy też pracowali idealistycznie na rzecz Związku Radzieckiego. Nie ma dowodów, że tam ci doradcy dostali pieniądze, czy że oni świadomie dali. Oni po prostu też wierzyli, że to Stalin, nasz sojusznik i Związek Radziecki, to oczywiście nie dla nas, ale dla ruskich tu jest dobrze. Ale są też tacy urzędnicy waszyngtońscy, o których, do których pewności nie mamy, jaką rolę odgrywali. Mam tu na myśli na przykład Hopkinsa. Do dzisiaj nie wiadomo, jest jego rola, czy on był współpracownikiem ewentualnym służb sowieckich, czy nie. Bo często jego postawa, jego suflowanie dla Roosevelta różnych decyzji, rozwiązań, podpowiedzi w różnych kwestiach, no, były co najmniej dwuznaczne. Była też słynna operacja Venona. No dobrze, ale wracając do Katynia. To jest ten 43 rok, powstaje cała ta ofensywa propagandowa, ale też czego władze niemieckie, nazistowskie oczekują. Oczekują licznych delegacji, które będą propagowały całą wiedzę o tym, które zbadają, które stworzą niezależne, obiektywne raporty, które będą nie tylko raportami wojsk niemieckich czy ludzi związanych z całą polityką niemiecką. No i przyjeżdżają różne delegacje, między innymi delegacja pisarzy, wymienił już pan tutaj między innymi Józefa Mackiewicza, ale tam jest też Ferdynand Gettel, Emil Skiwski. Oni wszyscy przedstawiają swoje raporty w formie reportaży, w formie takich zwięzłych relacji. Bardzo poruszający jest zresztą reportaż czy Gettla, który sprawia w ogóle wrażenie takiego w zasadzie raportu, fachowego raportu. Jakby pisał ten raport urzędnik. Jest wspaniały, poruszający, przejmujący tekst Józefa Mackiewicza, który jeszcze bardziej umocnił jego postawę antykomunistyczną. I on zresztą przez całe lata, teraz dopiero w Polsce ukazuje się część jego publicystyki, która jest wydawana przez Ninę Karsow, ale ten prawie w każdym tekście, może nie przesadzam, że w każdym, ale prawie w większości tekstów ta sprawa katyńska odbija się echem w jego publicystyce przez całe jego życie. Jest Emil Skiwski. Przyjeżdżają lekarze. Jest grupa międzynarodowych lekarzy. Nimi się głównie zajmował też pan profesor Wolsza. Niektórzy, potem do tego przejdziemy, są nawet karani po II wojnie światowej za sam fakt, że byli na miejscu, że sporządzili raporty, że pracowali na rzecz dotarcia do prawdy, co tak naprawdę się wydarzyło, kto jest sprawcą tych morderstw, kiedy ci żołnierze zginęli. No dobrze. Jesteśmy w tym 43 roku, znamy stanowisko wielkich mocarstw i Wielkiej Trójki, przywódców Wielkiej Trójki, przyjeżdżają liczne delegacje i co się dzieje? Bo z drugiej strony jest przecież tak, że jest nałożone embargo na pisanie o Katyniu w periodykach zagranicznych. Niechętnie władze amerykańskie na przykład zgadzają się na pisanie o tej sprawie chociażby przez pułkownika Matuszewskiego w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego tak się dzieje? No, sprawa embargo dla prasy amerykańskiej, nie wiem, czy to miało wielkie znaczenie, bo niezależnie od tego, wybitni publicyści amerykańscy byli zdania, że to byli Niemcy. Ja opisuję dokładnie sprawę Dorothy Thompson, która była przyjaciółką żony Roosevelta i która była bardzo krytycznie nastawiona wobec Niemców, ale też wobec komunistów w Związku Radzieckim, bo ona w końcu lat 20. napisała bardzo krytyczną książkę o Związku Sowieckim. I jej słowa miały wagę, ona analizowała te raporty i doszła do wniosku, ona rozmawiała z specjalistami, z patologami, mówiła, że to nie jest możliwe, że trupy
którzy rzekomo rzekali 3 lata w Rzymie i jeszcze są w takim stanie. Więc że ona nie zgadza się z tezą, że to byli Sowieci w 40 roku, że, bo inaczej dekompozycja trupów była już najbardziej zaawansowana. To było, i ona miała ogromny wpływ. Jej kolumny Dorothy Thompson przedrukowali około 200 gazet amerykańskich. Wtedy pojedynczy publicyści mieli ogromną rolę. Dzisiaj już nie można tego przedstawić sobie. To było to. Drugi moment, bardzo ważną rolę grał były ambasador Stanów w Moskwie, Joseph Davis. On był przyjacielem Roosevelta. I on był z rodziny żydowskiej i oczywiście nie trzeba zapominać, że jest inny ważny aspekt, wtedy wiosną 1943 roku, było tłumanie powstania w getcie. I więc to każdy publicysta, prawie każdy publicysta w Stanach mówi, to oczywiście to jest, Niemcy chcą wrócić, czy to jest, chcą kamuflować i tłumaczyć prawdę o powstaniu w getcie i dlatego oni teraz wprowadzają taką kampanię propagandową. Więc to nie była tylko sprawa embargo, to że oficjalnie administracja Białego Domu decydowała, że nie wolno teraz ci ograniczyć ten temat. Oni nie zamykali całkiem, ale to opowiadało też ogólnemu nastrojowi, więc to nie było tak, że tak, byli faktycznie w 1944 roku później byli decyzje administracji amerykańskiej też w Londynie przeciw prasie emigracji polskiej, że oni nie mają dotykać tego tematu, bo to jest atak na naszego sojusznika. Ale ja myślę, że ja nie zgadzam się z ideą, że ci, którzy podejmowali te decyzje w Stanach, oni chcieli świadomie kłamiać. Oni wierzyli albo byli manipulowani. Więc w tym sensie, aby mówić to nowoczesnymi słowami, kampania fake newsów radzieckiej była bardzo skuteczna, bo grunt psychologiczny już istniał u lewicowych Amerykanów. No dobrze, no tak. Cenzury jako takiej bezpośredniej nie było, ale była pewna aura i atmosfera. Ale były też powiązania agenturalne. Tak, my tego nie wiemy dokładnie, bo oczywiście śródy radzieckie nie są dostępne. Bardzo mało są różne historycy, którzy cytują coś z archiwów NKWD, ale to, którzy zresztą obciążają NKWD. Było dużo takich publikacji też w internecie rosyjskim po katastrofie smoleńskiej. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz wszyscy wracają do tej wersji stalinowskiej, że to byli Niemcy. Więc my tego nie wiemy. Są opublikowane wszystkie dokumenty służb amerykańskich OSS i też to, co jak później CIA analizowało sprawę. I tam też widać, że było bardzo dużo wątpliwości, kto jest sprawcą. W Stanach to dopiero sprawa została rozwiązana właśnie po procesie nürnberskim, to oni już mieli jasność też w służbach, że to byli Sowieci. Wcześniej nie, ale nie trzeba zapominać, więc my nie wiemy dokładnie, jaką rolę grała agentura w Stanach. My wiemy, kto był dyplomaci radzieccy, ale też imigranci polscy, którzy pracowali dla służb radzieckich. To jest dobrze udokumentowane w publikacjach amerykańskich. Był na przykład redaktor Arski, który później był, który przeforsował wersję radziecką w Stanach. Nie wiem, o ile on miał echo w Stanach. On później był zastępcą Naczelnego Trybuny Ludzi w latach 50. w Warszawie. Ale najważniejsze było, że pośród korespondentów zachodnich w Moskwie, którzy w styczniu 1944 roku odwiedzili Las Katyński, byli ludzie, którzy współpracowali z NKWD.
Jeden, to był korespondent Time Magazine, on był idealistą ewidentnie, Lauterbach miał na imię, bo jest w dokumentach radzieckich, że on nie wziął żadnych pieniędzy, on wierzył, to Stalin to będzie raj, on gwarantuje raj na ziemi, ale był inny korespondent Edmund Stevens, który wziął pieniądze od NKWD i on miał dobry kamuflaż, bo on był korespondentem bardzo konserwatywnego chrześcijańskiego pisma Christian Science Monitor, ale on pracował dla NKWD, później dla KGB, ale może też dla CIA, bo on miał kontakty CIA, więc my tego nie wiemy. Był jeszcze korespondent London Times, Ralph Parker, który był podwójnym agentem. On pracował dla Brytyjczyków i dla strony radzieckiej. My nie wiemy, kogo on bardziej oszukiwał, czy druga strona wiedziała, że on jest podwójnym agentem. Więc tam była taka historia agenturalna. Była walka służb na temat publikacji o Katyniu, tak. Ale ja nie sądzę, że Parker albo Lauterbach albo Stevens na przykład, że oni znali prawdę. Ja myślę, że oni też byli przekonani, że to byli Niemcy. Nie trzeba zapominać, że kiedy delegacja korespondentów z Moskwy była w Lasie Katyńskim w 1944 roku, to wcześniej ci sami ludzie byli w Kijowie w listopadzie 1943 roku na zaproszenie Sowietów i odwiedzili groby w Babi Jarze. I to było ewidentnie, że Niemcy zabili tam 30 tysięcy, więcej niż 30 tysięcy Żydów. Więc i tam nie było wątpliwości, że to byli Niemcy. Więc jeżeli ja spróbuję wejść w tę rolę w 1944 roku, to jako korespondent też myślę, że to raczej byli Niemcy, więc ja ich nie mogę oskarżyć w świetle roku 1944 roku, że oni kłamali. No dobrze, ale ma pan tutaj taką bardzo ciekawą publikację, publikację, która była pierwszą publikacją o Katyniu i to była publikacja hiszpańska. Z lipca 43, z czerwca, bo z lipca 43 roku, prawda? Tak, tak, tak. Tak, autor Jiménez Caballero był... To był na miejscu. Proszę? Był na miejscu. On był na miejscu. On był w delegacji pisarzy z różnych krajów. To jest unikat, biały kruk, naprawdę. On był w delegacji pisarzy z różnych krajów europejskich na zaproszenie Goebbelsa. Oczywiście oficjalnie zaprosiło go Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie Goebbels, ale on miał osobisty kontakt z Goebbelsem. On był u niego, on pisze w swoich dziennikach Jiménez Caballero o wizytach, rozmowach z Goebbelsem. I on wrócił, napisał duże reportaże dla prasy hiszpańskiej, które były opublikowane w końcu kwietnia i w 1 maja 1943 roku. Bardzo ciekawe zresztą, kiedy ja przeczytałem te gazety hiszpańskie 30 kwietnia 1943 roku, co było na okładce. Ribbentrop, bo on miał urodziny 50 lat, był świętowany przez prasę Franco jako wielki mąż stanu. To w marginesie. Ale była jedna cała strona, był reportaż Jiménez Caballero na temat Katynia i oczywiście, że sprawcy to byli Sowieci, to było bardzo jasne. Co dotyczy aspektu historiograficznego, tam nie ma nic ciekawego, bo wszystko co do odniesie faktów. To jest w zasadzie wielki esej o kulturze przemocy, o historii przemocy w kulturze, w historii Rosji. Ale co było ciekawe, bo ta broszura, co było wydane dwa miesiące po tej serii w prasie, on wydał sam, bo nie mógł znaleźć wydawcy. To jest, ja pytałem się, jak to jest możliwe. Wcześniej cała prasa państwowa, kontrolowana przez państwo Franco, opublikowała jego teksty na temat Katynia. To on miał szereg tekstów, nie tylko ten jeden duży. A później on ma szlabam. Jak to jest możliwe? I ja dotarłem do innego Hiszpana, który mi dał informację, bo jego dziadek
był profesor medycyny, profesor Piga, który miał być członkiem tej delegacji profesorów medycyny w Katyniu, ale ambasada hiszpańska go zacofała w ostatnim momencie, kiedy on już był w Berlinie, profesor Piga. Lufthansa go transportowała, przywiozła z Madrytu do Berlina. Tam oni byli przygotowani, byli w bardzo dobrym hotelu w Berlinie, ta cała delegacja. I potem Piga wrócił do Madrytu na zlecenie ambasadora hiszpańskiego. Co była przyczyna? Ja znalazłem w archiwach hiszpańskich takie notatki, że Amerykanie, którzy byli bardzo aktywni, służby amerykańskie, którzy byli bardzo aktywni w Hiszpanii, jeden oficer, jeden dyplomata amerykański szedł do MSZ w Madrycie, mówił: słuchajcie, Hiszpanie, przyjaciele, Niemcy przegrają wojnę po Stalingradzie, każdy chyba rozumie, chyba już nie chcecie brać udział w propagandzie Niemców, Hitlera i Goebbelsa. No to Franco jako chytry list, czy jego ludzi, nie wiem czy on osobiście, raczej nie, ale w ministerstwie decydowali: dobrze, czekamy, raczej Amerykanie wygrają wojnę, a nie Niemcy, no to my już wycofamy się z tej sprawy. I dlatego Jiménez Caballero musiał dać to małym nakładem własnym sumtem. Ale pan był też korespondentem przez czas jakiś gazety Süddeutsche Zeitung w Hiszpanii. Tak. Pan mówił mi, że Hiszpanie się w ogóle interesowali sprawą Katynia. Tak, to był bardzo ważny temat wiosną 1943 roku, bo wojna domowa w Hiszpanii, która kończyła się w 1939 roku, przecież to była wojna między siłami konserwatywnymi, nacjonalistycznymi i lewicą. I Franco jako narodowy przedstawiciel ruchu narodowego, nacjonalistycznego wygrał tę wojnę, ale trzeba później tłumaczyć narodowi, dlaczego on musiał tak walczyć i no, prześladować swoich przeciwników. I Katyn to był taki przykład, jak lewica, jak komuniści, staliniści zamordują swoich przeciwników. Byłby taki podobny przypadek, że elita konserwatywna, pośród nich wielu księży katolickich, zostali rozstrzelani niedaleko od Madrytu przez ówczesnych władzy komunistycznych czy czerwonych w Madrycie. To było miejsce Paracuellos. To jest dzisiaj tam na tym terenie znajduje się duże lotnisko madryckie. I tam trzeba udowodnić i trzeba argumentować, to Paracuellos to też byli czerwoni i to była ta sama historia jak Katyn. Mamy komisję Madena. To są już co prawda, to jest już rok 50-51. Jeszcze raz Państwu przypominam, że Instytut kilka lat temu. Jeszcze są egzemplarze, więc proszę Państwa, ostatnie. Z przesłuchań komisji Madena. Jaki był cel w ogóle powołania komisji Madena? Co komisja Madena miała wyjaśnić? Komisja Madena miała taki bardzo jasno określony cel. Oni mieli wyjaśnić, analizować, czy administracja Roosevelta od 1943 do 1945 roku świadomie manipulowała. Czy oni świadomie nie publikowali dokumentów, czy oni chcieli, no, nie chcieli ryzykować rozpadu Związku Stalinem. Czy oni byli ślepi, nie rozumieli charakteru Stalina. Nie trzeba zapominać o tym, kiedy komisja Madena powstała, już była wojna koreańska. Więc ten cel w zasadzie członkowie komisji, którzy przesłuchali 86 świadków, nie było bezpośrednich świadków oczywiście, ale ludzie, którzy mieli jakiś kontakt z sprawą katyńską, to byli oficerowie polscy, ale też to byli oficerowie Wehrmachty, czy dziennikarze amerykańscy, którzy byli tam. Więc oni nie mogli udowodnić, że administracja
Roosevelta świadomie manipulowała. Raczej potwierdzili, że tam było że oni byli naiwni, że oni wierzyli, oni mieli obowiązek wszystko badać, ale nie wszystko badali tak, jak trzeba to robić, też dyplomata czy służby mieli to robić, ale nie mogli bardzo jasno udowodnić, że administracja Białego Domu czy wojskowi czy służby, że tam świadomie kłamiała. Ale efekt drugi, co dzisiaj jest ważniejszy efekt w historiografii, oni dokładnie analizowali, opublikowali wszystkie świadectwa, z których jasno wynika, że sprawcy to były NKWD. I nie tylko świadectwa ustne, też oni analizowali, więc nie 100 dokumentów. Więc to jest walor i ważność, znaczenie tych protokolów Komisji Madena do dziś, że tam dokładnie można udokumentować, tak to byli Sowieci. Ale pierwotny cel nie został osiągnięty. Oni mogli zarzucić aparatowi Roosevelta naiwność i może, że nie brak dokładności, ale nie mogli udowodnić, że oni świadomie manipulowali. Jeszcze tutaj wcześniej w kuluarach, proszę Państwa, jak rozmawialiśmy, widziałem angielskie czy amerykańskie wydanie Pana książki. To gdzieś jest? Jest, proszę Państwa. Na rynek brytyjski czy amerykański, Panie? To jest wydawnictwo brytyjskie, ale jest wydanie amerykańskie też. Książka dostała bardzo dobre recenzje i bardzo dobrze przydaje się, teraz będzie drugi nakład. Więc jest to temat też ciekawy dla ludzi, którzy interesują się sprawami polskimi, ale ogólnie historią II wojny. Ja w tej książce, w zasadzie to są te same materiały jak w wydaniu polskim, tylko że wydawca mówi, że maksymalnie 300 stron tekstu, inaczej to będzie inna kategoria ceny i to nie przydaje się. Więc przez przyczyny marketingowe miałem skracać ten tekst i wyrzuciłem rozdziały, aspekty, które nie dotyczą Amerykanów. Na przykład w wersji polskiej mam wszystko, jak były reakcje w okupowani Belgii, w Holandii, we Włoszech, w Hiszpanii. I te aspekty ja wyrzuciłem z wersji angielskiej. Za to w wersji hiszpańskiej oczywiście są wszystkie aspekty hiszpańskie. Zapomniałem też pokazać, że przecież jest, proszę Państwa, też wydanie hiszpańskie tej książki. I zawiera bardzo dużo materiałów, nigdy nie opublikowany w Hiszpanii, jaką rolę sprawa katyńska grała w Hiszpanii. I temat miał bardzo dobre echo. Najważniejsze gazety, najważniejsza gazeta prawicowa, El Mundo, przedrukowało cały rozdział z tej książki i najważniejsza gazeta lewicowa, El País, opublikował ogromną pozytywną recenzję. Więc to w Hiszpanii też miało dobre echo ta książka. Widziałem tutaj na stoliku, przyniósł Pan też książkę Muchina. Muchina widziałem. Tak. Proszę bardzo. Co to jest za książka, panie? Więc tak, to jest najważniejsze, że to jest bestseller. Nie wiem, ile przydano egzemplarzy, 50 tysięcy chyba już. To jest ta wersja, która jest najbardziej popularna w Rosji Putina. On napisał tę książkę 12 lat temu chyba. Muchin jest historykiem. On jest inżynierem metalurgii, jest takim nacjonalistycznym bolszewikiem czy bolszewickim nacjonalistyczną. To jest wersja oczywiście, że to byli Niemcy, że Gorbaczow przyznał się, Jelcin przyznał się, że to był NKWD. Tak, to był taki moment najlepszy w historii wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich, chyba dawno takich nie było jak wtedy, bo wtedy doszło rzeczywiście do możliwości rozmowy, wglądów, dokumentów. To się co prawda potem inaczej potoczyło, ale rzeczywiście Jelcin był pierwszym politykiem ze wschodu, z Rosji, który uczciwie powiedział
o sprawie Katyni. Gorbaczow chciał jeszcze trochę manipulować. Gorbaczow chciał jeszcze walić winę tylko na Berię i Makułowa ludzi z NKWD, ale Jelcin wtedy dał pozwolenie na publikację dokumentów, które jasno pokazują, że to była decyzja biura politycznego z Stalinem na czele, więc że to była zbrodnia państwowa, a nie samowola NKWD, tak jak sugerował Gorbaczow. Muchin opublikował tę książkę, kiedy była fala publikacji, rzetelnych publikacji w Rosji po katastrofie smoleńskiej. Wtedy też pokazano film Wajli w pierwszym programie. Wcześniej tego w ogóle nie było. I miliony, miliony Rosjan dowiedzieli jak prawdę o Katyniu w tych tygodniach, miesiącach po katastrofie smoleńskiej. I Muchin publikował, że to wszystko jest manipulacja. Więc on nie był jedyny. Kiedy byłem ostatnio z Moskwy, to było 4 lata temu, w największej księgarni, Dom Knigi, w samym centrum Moskwy, ja widziałem 5 książek na temat Katynia i wszystkie powtarzali wersję stalinowską, że to byli Niemcy. Mam tu jedną z tych jeszcze książek, Tajny katyński Sragiewi. I to samo, że to jest manipulacja, że Zachód, że Niemcy i Amerykanie kupili Gorbaczowa i Jelcina, oni przydali, bo NATO finansowało te wszystkie manipulacje. I to jest bardzo popularna teza teraz w Rosji. W Rosji bardzo ważny teraz jest, o dziwo, YouTube. Ja oglądałem wszystkie programy na temat Katynia na YouTubie. Jest co najmniej 20 różnych, czasami krótkie, 4 minuty, czasami 1,5 godziny. I oprócz 2 wyjątków, wszystkie propagują, że to byli Niemcy. I co mnie brak, ja myślę, że trzeba reagować, strona polska powinna reagować. Ja chętnie współpracuję w tym. Też robisz takie filmiki w języku rosyjskim. Jak to było? Bo można obalić te wszystkie argumenty, hipotezy, które są popularne w Rosji. Na przykład bardzo zasadnicze pytanie. Jeżeli tu byli Niemcy, dlaczego Stalin blokował badanie sprawy? Więc to jest bardzo nielogicznie. Jeżeli... Jeszcze przecież była taka sytuacja, która się co prawda nie udała, skończyła się katastrofą, ale była próba wmontowania Katynia w okresie procesu norymberskiego jako zbrodni niemieckiej. Tak, więc, ale te wyniki, dlaczego została wykreślona sprawa katyńska w papierach norymberskich, nigdy nie została wyjaśniona. Ja byłem pierwszy, który napisał o tym, bo ja przez przypadek trafiłem na Schlabendorfa, ale autorzy rosyjscy teraz, dzisiejsi, oni powtarzają różne argumenty, to jest grupa być może 10 różnych argumentów. To są szczegóły, na przykład ten słynny dokument z podpisami Stalina i innych członków biura politycznego, że to jest fałszywka, bo tam część tego dokumentu, data jest napisana inną typografią, inną maszyną do pisania. To prawda, ale można by, ktoś, historyk rosyjski, który zresztą mieszka w Warszawie, Aleksej Pamiętnik, on pracuje w Centrum Kopernika, on udokumentował, grzeba w archiwach w Moskwie, kiedy on jeszcze mieszka tam, że to była rutyna. Bardzo często w różnych dokumentach było tak, że wcześniej już był dokument formulowany i później padła decyzja, od którego dnia ten dokument ma być ważny i ma iść do obiegu przez całą administrację. Wtedy dopiero napisano datę, inną maszyną. Więc to była rutyna. Albo że fałszowany podpis Berii i pamiętnik udokumentował,
że bardzo jest różne typy podpisy Berii, które nie są kwestionowane. Więc jest to taka analiza drobiazgowa, która rzekomo wygląda rzetelnie na stronie rosyjskiej, ale jest pamiętnik i jego kolega, który udokumentowali. Jest to wszystko w internecie, jest w języku rosyjskim i ta strona nazywa się katynfiles.com. Katynfiles. To jest wszystko dokładnie. Ja dużo cytuję z tego dokumentu, z tych dokumentów. Oni analizowali wszystko, co było publikowane w czasie Stalina, później Chruszczowa i porównują to z tezami, które teraz są popularne w Rosji. Więc ja myślę, że to byłoby zadanie strony polskiej teraz, skoro widzę, ile jest klików na temat tych filmików o Katyniu w YouTubie, że można przygotować bardzo racjonalnie, taka jest teza, ale takie są dokumenty, taka jest teza i dlaczego nie może być tak. Jeszcze chciałbym wrócić w naszej rozmowie do sprawy Donovana, szefa OSS, czyli taki służby specjalnej wojskowej, z której potem się wywodziło między innymi CIA, czyli służby amerykańskie, które do dzisiaj pod tym szyldem są. Co tak naprawdę Donovan wiedział, jaki rodzaj wiedzy posiadł na temat zbrodni w Lesie Katyńskim? W 1943 roku Donovan dostał różne raporty od swoich delegatów w Europie, w Sztokholmu, w Bernie, gdzie siedział Ellen Dallas. I oni referowali w swoich depeszach to, co było opublikowane, to, co Niemcy opublikowali, to, co strona polska w Londynie, Polacy w Londynie opublikowali, to, co strona radziecka opublikowała. Dallas w Bernie był bardzo ostrożny w swojej ocenie, tylko referował i sam nie wnioskował, mówi, sprawa jest otwarta, on napisze: The story is conflicting, to znaczy, że nie mamy jasności. Są różne konflikty argumentacyjne. Ale delegatura OSS w Sztokholmie jasno doszła do wniosku, że to byli Niemcy. Więc Donovan dostał te różne papiery. Potem w 1944 roku była delegacja korespondentów z Moskwy. Z tą delegacją podróżowała do Lasu Katyńskiego córka amerykańskiego ambasadora, Kathleen Harriman, ładna młoda kobieta, która miała 25 lat. I ona z pomocą dyplomata, który jej eskortował w tej delegacji, napisał raport, że to ona opisała, bardzo dokładnie opisała prezentację Komisji Brudenki. Te różne, też opisał tych różnych świadków, którzy oczywiście byli preparowani przez NKWD. I mówiło, nie wiemy dokładnie, ale my doszliśmy do wniosku, cała grupa, że to byli Niemcy. I ona argumentowała, bardzo ciekawy argument. W lesie te zamordowani oficerzy leżą tak porządnie w rzędach, to Rosjanie rzuciliby ich tak, ale jeżeli leżą tak porządnie, to tylko Niemcy mają taki porządek. I Harriman, który był ambasador, jej ojciec, który był przyjacielem Roosevelta od wielu lat, mówił dobrze, dał, jego biuro przepisało to, ten raport córki, dał początkę oficjalny raport ambasady Moskwy na bazie obserwacji dyplomata, który eskortował jej i pani Kathleen Harriman, że to byli Niemcy. Więc to było pierwsza połowa lat 1944 roku. Potem już rok później przygotowanie do procesu nürnberskiego. Stan wiedzy OSS i Donovana, że to byli Niemcy. On nie miał wątpliwości, to wynika, ja przeczytałem te wszystkie dokumenty. To byli Niemcy, Goebbels i mało tego, jeszcze Amerykanie w okupowanej Austrii znaleźli
dokument oficera niemieckiego, który był oficerem propagandy w Katyniu. I ten oficer, Gregor Słowenczyk, napisał w liście osobistym, do którego Amerykanie dotarli, że on wymyśla sprawę Katynia. No, dla Amerykanów to był dowód. No oczywiście, to Niemcy wymyślili to. To było latem 1945 roku. Sprawa była inna, jak później wyszło, że Słowenczy chwali się, że on wymyśla sprawę propagandową, ale nie sprawę zbrodni. To było nieporozumienie, ale dla Amerykanów, którzy dostali ten papier, tłumaczyli to na angielski, tu mamy dowód, oficer niemiecki, on już nie żył, nie, on jeszcze żył, oni go zapytali później jeszcze, ale on przyznał się, że on wymyślał, to wszystko jest kampania aparatu Goebbelsa. I dlatego był bardzo ważny ten raport Schlabrendorfa, bo Schlabrendorf był bardzo wiarygodny dla Amerykanów, bo on dał im wielu informacji o zbrodniach niemieckich. Schlabrendorf, zanim że on napisał analizę prawną tego oskarżenia sowieckiego, on napisał duży raport o generalicji niemieckiej. On tam podzielił generalów niemieckich w trzech kategoriach. To ci, którzy byli ślepymi adoratorami Hitlera i zbrodniarzami, ci, którzy bali się, ale nic nie mówili, i mała, malutka grupa generałów, którzy byli związani z ruchem oporu. I ten raport przekonał Donnewena, że on jest uczciwy, że jego informacje są ważne, bo ten raport o generalicji niemieckiej opowiadał, wiedząc, co Amerykanie już mieli wcześniej z innych źródeł. Więc oni porównywali, oni zawsze, to jest bardzo ciekawe, to czytać te dokumenty amerykańskie, ocena, czy świadek jest wiarygodny, czy nie. Oni mieli różne kategorie. Więc Schlabrendorf był w najwyższej kategorii, że jest wiarygodny. Potem był jeszcze inny oficer, von Gerstow, który nadzorował pracy w Lesie Katyńskim. On też dostał najwyższą kategorię, on nawet w Nürnberdze, on też przeżył wojnę, napisał raport dla Amerykanów. Ja znalazłem ten raport, który nigdy nie był opublikowany w internecie. I Gerstow opisuje bardzo jasno, on rozmawiał z wszystkimi profesorami, też z Szwajcarem, co było ważne, bo tam był profesor Szwajcary, który był ewidentnie neutralny, który był przeciwnikiem nazistów, to znaczy w jego motywacji nie mogło być wątpliwości, ale ten profesor szwajcarski też napisał. On też pisał profesor Wolsza. Tak, więc profesor Nawil ewidentnie też był wiarygodny. Więc po tej lekturze dopiero Donnewen zaprosił Schlabrendorfa na długą rozmowę o Katyniu. Schlabrendorf to opisuje w swoich wspomnieniach. On napisał później drugą książkę, którą ja najpierw nie znalazłem, ale dostałem tę drugą książkę, bardzo mały nakład w Niemczech od synów. I tam on opisuje rozmowy z Donnewenem na temat Katynia. Jak on reagował, że on złościł się, że Rosjanie chcieli tak manipulować. I dokładnie rozumie, że sprawa katyńska, jeżeli Amerykanie to akceptują, to oczywiście podminuje wiarygodność całego procesu nürnberskiego. Ich kompromis był tak, my wykreślimy sprawę katyńską, bo Rosjanie, czy delegacja radziecka groziła, jeżeli wy chcecie tu grzebać sprawę katyńską, to my wycofujemy się z tego procesu, więc nie idzie do skutku ten Trybunał Nürnberski. I to był kompromis amerykański. Dobrze, my w Nürnberdze już nie rozmawiamy. Potem była zmiana Roosevelt-Mao, wcześniej już przed Nürnbergiem, Roosevelt-Mao w 1945 roku. I nowa administracja najpierw nie interesowała się. No dobrze, to teraz dotknijmy sprawy Katynia, jak ona po wojnie kształtowała, czy w ogóle była jakakolwiek wiedza w polityce historycznej, czy w polityce, w edukacji, w ogóle w powszechnym odbiorze w Niemczech Zachodnich.
W Niemczech Zachodnich to był bardzo ciekawy temat, bo Katyn był bardzo popularny temat do początku lat 60. Ja byłem sam dziwiony, kiedy ja szukałem w archiwach niemieckich, ile było publikacji na temat Katynu. Każda gazeta miała parę artykułów, nawet były serie o Katyniu. Ale aspekt był bardzo ciekawy i aspekt był taki, co my dzisiaj nie możemy akceptować, bo że oskarżenie Niemców, bo te artykuły, publikacje lat 60. mieli takie posłanie, że to my też jesteśmy coś w rodzaju ofiar Niemcy, bo ofiar manipulacji i kłamstw strony sowieckiej. Więc posłanie, idea była relatywizować zbrodnie niemieckie, więc nie tylko my, oni też. I to, ta fala publikacji kończyła się, kiedy były pierwsze procesy o zbrodniarzach w Auschwitzu w pierwszej połowie lat 60. Te procesy w Frankfurcie o zbrodniach niemieckich w Holokauście w Auschwitzu zmienili w ogóle dyskurs niemiecki. I wtedy Katyn został taki temat niszowy dla prawicy niemieckiej, dla kręgów byłych oficerów Wehrmachty, ale to już nie było tematem dla dużego kręgu, dla wielkich mediów. To wróciło dopiero w 1989 roku do prasy niemieckiej, w zasadzie, kiedy Jerzy Urban, nasze wspólne nazwisko, to jest przypadek, kiedy Jerzy Urban w marcu podczas okrągłego stolu zresztą, pierwszy jako w obozie radzieckim ogłosił, że to był NKWD, co było niespodzianka dla strony radzieckiej, bo oni tego nie chcieli. My wiemy dzisiaj, że generał Jaruzelski widział w sprawie katyńskiej jeszcze taki moment, że on ratuje swoją reputację, że on oczywiście, on jest sprawcą stanu wojennego, z wszystkimi aspektami zbrodniczymi tego stanu wojennego. On miał fatalną reputację, ale teraz coś robi dla nacji, ale też dla swojej reputacji. On załatwia, on zmusza Gorbaczowa do przyznania się. I tak się stało. Więc my wiemy też od strony radzieckiej, dowiedziałem się, że Gorbaczow wiem od strony rosyjskiej, że Jaruzelski cisnął na Gorbaczowa, żeby on w kwietniu 1990 roku przyznał się do tego, że to była zbrodnia sowiecka. Chociaż Gorbaczow jeszcze kamuflował, że ten dokument z podpisami Stalina, że on, Gorbaczow jeszcze, czy nie on, ale wtedy agencja TASS opublikowali dokument, że to była samowola Berii i Merkułowa w SNKWD. Czyli żeby dobrze też zrozumieć ten moment, kiedy temat Katynia znika, czyli on jest potrzebny, bo tak jak pan mówił, on był używany, czy budził zainteresowanie w takim gronie prawicy niemieckiej, także tych osób, które były związane chociażby z Wehrmachtem, do, jak rozumiem, relatywizacji zbrodni niemieckich podczas II wojny światowej. Tak, to było ewidentnie, tak. To był taki główny nurt, tak. Niemcy popełnili straszne zbrodnie, to nikt z poważnych policjantów nie negował, ale druga strona też. Rozumiem. To jeszcze korzystając, to nie jest główny oczywiście przedmiot dotyczący Katynia, ale mnie interesuje, bo pan jest niemieckim dziennikarzem, mieszkającym oczywiście już pewnie tyle samo w Polsce, co w Niemczech. Ale interesuje mnie, skąd w takim powszechnym kolportowaniu, jak gdyby, pewnego pojęcia, które zastąpiło określenie narodowości niemieckiej, czyli kiedy pojawiło się w takiej debacie niemieckiej publicznej słowo nazista, które wyparło niemieckie zbrodnie, tylko mówi się nazistowskie. No, nazistą był ten, kto przynależał do NSDAP. To nie jest związane przecież z narodowością. To jest określenie narodowości. Ja znam tę debatę na temat
czy można nazwać zbrodnię, czy zbrodniarza tego nazistowskiego, a nie trzeba jeszcze pisać nazistowski, niemiecki na przykład. To jest w zasadzie debata, która istnieje tylko w Polsce. Ja spróbowałem analizować to i doszedłem do wniosku, też rozmawiałem z wieloma publicystami i też sam mam takie wrażenie, dla Niemców to jest jasny nazista, to jest Niemiec. Można zerknąć do Wikipedii. Tam jest, w niemieckiej Wikipedii jest napisane nacjonalsocjalizm, to jest kierunek ideologiczny niemiecki. Więc dla mnie to jest tak, jeżeli prasa niemiecka czy publicyści niemieccy piszą o zbrodnie nazistów, to jest tak, jak piszesz, że powiedzmy, to Rysi w Londynie to są Brytyjczycy. Czy Czerwone Armejcy to są żołnierze radzieccy, więc tu jest jasne, tu nie trzeba podkreślać. Więc ja nie zgadzam się z tą tezą, że to jest taki moment, co trzeba odciążać od Niemców, że trzeba relatywizować odpowiedzialność całego narodu Niemców za wojnę. Ja tak nie ma takiego rozmiaru, to jest aspekt czysto lingwistyczny, to nie jest potrzebne to mówić, to język ma być krótki, precyzyjny. Jeżeli ktoś pisze zbrodnia nazistowska, to dla czytelnika niemieckiego to jest jasne, że to byli Niemcy, a nie, że to była jakaś niewiadoma, jakiś kraj, który okupował biednych Niemców i to był kraj nazistów. Dla Niemców jest całkiem jasne, że to byli Niemcy. To tak przy okazji, wykorzystując, że jest Pan z nami, chciałem o to zapytać. Przemknęliśmy, znaczy rozmawialiśmy tak o dużych mocarstwach, które wspólnie pokonały Adolfa Hitlera podczas II wojny światowej, o odbiorze Katynia w tych krajach, ale prześlizgnęliśmy się nad jednym ważnym krajem, który też pojawia się w Pana publikacji, pewna historia, która z której z Pana książki się dowiedziałem, krótko mówiąc, i ona mną nawet bym powiedział wstrząsnęła. To znaczy traktowanie sprawy Katynia we Francji. Warto tylko przypomnieć, że Francja była zagrożona szalenie komunizmem po II wojnie światowej, że to był jeden z takich krajów, gdzie ten komunizm rzeczywiście był poważnie traktowany przez elity francuskie. Jest zresztą taki bardzo ciekawy tekst polskiego pisarza, który całą wojnę spędził we Francji, dokumentując to w takiej książce Szkice piórkiem. Potem co prawda tam znaleziono różne retusze, które autor zastosował wobec źródłowego tekstu. Nie zmienia to faktu, że w pewnym momencie Andrzej Bobkowski mówi, że wyjeżdża z Europy, wyjeżdża z tej Francji, bo tu już po prostu komunizm się bardzo mocno instaluje. Ale Charles de Gaulle dosyć specyficznie potraktował sprawę Katynia. Jak Pan to opisał? Tak, general de Gaulle był premierem rządu francuskiego na uchodźstwie w Algierii. I prasa... Sam entuzjastą komunizmu jako żywo nie był. To jest bardzo ciekawe, jak on reagował, bo on sam nie był, on był antykomunistą de Gaulle, więc on nie miał wątpliwości na temat charakteru, też jak Churchill zresztą, reżimu Stalina, ale on jednak w wojnie też podróżował do Moskwy, bo on rozumiał, że on potrzebuje poparcia, że drugi front wschodni jest bardzo ważny dla przyszłości Francji też. Więc prasa wydana przez francuski rząd na uchodźstwie bardzo jasno powtarzała wersję radziecką, że to byli Niemcy. Bardzo ważną rolę grała w tym ten jedyny korespondent francuski w Moskwie podczas wojny, to był Jean Champenois. On był stalinowcem, on był zafascynowany też ideologią radziecką, Stalinem osobistym, on był korespondentem w Moskwie od początku lat 30. opisał
cud gospodarczy, nie wiedząc, że cud gospodarczy sowiecki w czasie Stalina to oczywiście też był wynikiem pracy na, niewolników politycznych, więc on nie miał wątpliwości, że to byli Niemcy. On miał kontakt z bardzo ważnym pisarzem, publicystą, korespondentem wojennym z Ilią Ehrenburgiem. Ilja Ehrenburg był bardzo ważny podczas wojny, bo on prawie codziennie publikował fejetony dla pisma wojsk sowieckich, Krasna Zvezda. I on oczywiście potem Niemców opisał o zbrodniach niemieckich. Ale Ehrenburg, to jest ciekawe, on nie pisał o Katyniu. Ja mam hipotezę, że on myślał, miał ideę, albo nawet dowiedział się, że to nie byli Niemcy. Ale Champenois jako korespondent, jedyny korespondent Agencji Francuskiej w Moskwie, nie mógł wiedzieć o wątpliwościach Ehrenburga. Więc ja też myślę, że on wierzył. Nawet rząd de Gaulle, kiedy już po wojnie, kiedy de Gaulle od razu po wojnie też był jeszcze szefem rządu, rząd francuski oznaczył wysoką nagrodą profesora Burdenki, który był głową tej słynnej komisji, która manipulowała wynikami i badaniami w Lesie Katyńskim, więc Burdenko dostał tytuł doktor honoris causa od rządu francuskiego z podpisem generała de Gaulle'a. Później de Gaulle, ja tu szukałem w jego wspomnieniach, on nie pisze o tym, więc on w ogóle o swoich naiwnych analizach odnośnie Stalina, on w ogóle nie chciał wracać do tego tematu. Z drugiej strony Francja pod okupacją niemiecką, rząd francuski Vichy, oni powtarzali wersję niemiecką. Proszę Państwa, zachęcam do czytania książki pana Tomasa Urbana. Znakomicie napisana. Historie, których nigdzie indziej Państwo nie znajdziecie w literaturze, pojawiają się. Część już ujawnił swojego dziennikarskiego śledztwa pan Tomas Urban. Tutaj powiedział Państwu, do kogo dotarł i co znalazł, ale tu jest bardzo wiele kapitalnych wątków w tej książce. Książka ma ten walor, że jest napisana też bardzo jasnym, klarownym językiem. To jest taki jasny wykład tej całej historii. Ja już niedługo mam nadzieję, bo pan Tomas Urban się zgodził w kuluarach, jeszcze przekonam na pewno pana profesora Tadeusza Wolszę, autora między innymi tej książki z 2018 roku, dwa lata poprzedzające wydanie książki w Polsce pana Tomasa Urbana, żebyśmy tutaj jeszcze się spotkali i o sprawie Katynia, a zwłaszcza tych wszystkich aspektów propagandowych na Zachodzie o niej porozmawiali. Pan Tomas Urban się chętnie zgodził, pan profesor Deusz Wolsza, podejrzewam, niewątpliwie też się zgodzi. I jeszcze raz wrócimy do sprawy Katynia. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja dziękuję bardzo.